Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Parallel Worlds. Okej. Jedziemy dalej, ja oczywiście sobie nie aktywowałem gry. Dobra, już jest aktywna. Wyłączamy menu, bo dzięki menu mogę sobie ładnie ustawić, jaki obszar action ma nagrywać, to jest plus. Okej. Maszyny do szycia jeszcze niestety nie naprawiłem, myślę, że zrobimy to dzisiaj. Na początek pójdziemy do krawcowej, bo mieliśmy przyjść przed 11, więc przychodzimy. Będę zmieniał głosy, będzie bardziej interesująco. Okej. Słuchaj. Jakby tu zróżnicować głos tak, żeby ta pani nie miała takiego samego głosu jak kto inny? Ta babka z telefonu musi mieć unikalny, musi być rozpoznawalny ten głos. Czekajcie, może by zrobić taką tą panią transwestytę. To będzie dobre, to będzie dobre. Nie wiem, czy znajdzie coś pan dla siebie. Właśnie chodzi o to, że chciałbym jakąś sukię... Dobry! Will, widzę, lubisz takie zabawy. Nieważne. Nieważne, ja głupoty gadam, nie słuchajcie mnie. Właśnie chodzi o to, że chciałbym jakąś sukienkę. Myślałem, że nie przejdzie mi to przez gardło. A to są takie dopiski. Sukienkę? Dokładnie. Rozumiem, że jest pan... Jak ja? To był dobry dopisek. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Krawcowa się dziwi, krawcowa jest nawet. Ale trafiłem normalnie. Spokojnie, mam coś specjalnego dla pana, hit sezonu. Będzie se pleniła, będzie śmieszniej. Chodźmy do przymierzalni. Interesują? Wygląda pan świetnie. Mogę się zobaczyć w lustrze? Nie, muszę mu teraz zmienić głos, będzie adekwatne do tego. Nie mogę się zobaczyć w lustrze? Chwilka, chwilka, muszę panu zmienić fryzurę. Nie może pan z takimi włosami wyjść, chwilka. Trwało mi zrobi. Ale pani nie jest fryzjerką. Ja na wszystkim się znam. Teraz brzmi jak jakiś kastrat, dobra, nieważne. Nawet ta sytuacja ciut do tego pasuje. Nieważne, cicho. Demon, zamknij twarz, gadasz głupoty. Spokojnie, musiałam rozczesać. Tylko? A, dobra. Ja już sobie dopowiedziałem za dużo rzeczy. Boli! Urwałaś mi włosy! Kawałeczek! O matko, to jest świetne, normalnie, ojeju. Tym razem troszkę mniej. Gotowe, spójrz do lustra. Nie, jak ja wyglądam. Cudownie, prawda? Wyjdź, wyjdź. O Boże, nie mogę, normalnie. Pimp my will wersja light, naprawdę. No wy, chodź, nie wstydź się. Może jednak darujemy sobie i wrócę do starych ubrań. Wyjdź. A to jest on, przepraszam. Myślałem, że to... Myślałem, że to ta krawcowa, dobra, nieważne. Czuję się strasznie. Świetnie za to wyglądasz, dzięki tobie miałam tyle zabawy, ho, ho, ho. Podaruję ci tę sukienkę za darmo. O, przynajmniej nie będę musiał nic płacić z mojej pensji. Dziękuję, dziękuję, to prawdziwa radość, że mogę nosić te ciuszki na co dzień. No, bardzo się cieszę, że tobie się podobają, tylko powinieneś golić nogi. O matko, świetne. Ten, kto pisał ten dialog, jest mistrzem. Titek, pozdrawiam. Nie, to Will. Już chciałem tego robić. Co złego jest w moich nogach? Musisz się pozbyć tego owłosienia. Może ja... Nie, od razu. Nie, dziękuję, naprawdę. Nie chcę zadawać pani kolejnej pracy. Ależ ja z chęcią wydepiluję ci nóżki. Będziesz miał je głaciuteńkie. O, już 14, muszę uciekać naprawdę. No cóż, szkoda. O matko, nie, po prostu nie. Jesteś pomocnicą krawcowej, spoko. O matko, demoniczna krawcowa, ale super. Wyglądam idiotycznie, ha? Przecież to Fiora. Ej, zaraz, trafiłem na odpowiednie miejsce spotkania, akurat tak wyszedłem od krawcowej? Jaki zarąbisty zbieg okoliczności, nie muszę nigdzie biegać. Zaraz, kto to mówi? To ten koleś mówi, czy ta babka? Chyba ten koleś. Dobra, będę mówił normalnie, bo jak mógłbym nadawać wszystkim głosy, to bym do pożygu musiałbym to robić. Musiałbym wymyślać różne tony głosu, a to jest nie bardzo. I to przez to ustaliłaś inną godzinę i miejsce spotkania? Tak, jest możliwe, że ten człowiek przeczytał wiadomość, a gdyby nas znalazł, byłoby to bardzo nierozsądne. Nikt was nie obserwuje wcale. Oczywiście. Dziękuję za nagrodę, ona bardzo mnie satysfakcjonuje. Należało ci się. Dzięki tobie mogłem zabić Johnny'ego Marka. Zabójca. Nie mówmy tego głośno. Masz rację, to mogłoby się źle skończyć. Dziękuję jeszcze raz, muszę już iść. Ja też. Wracam do hotelu Roll. Do widzenia. Żegnam. Nie, to Will przecież. Ty. Ogólnogi kobieto, wyglądasz obleśnie. Nie mogę, po prostu, o Jezu, chyba najlepszy dialog, jaki jest normalnie, najlepsza sytuacja napisana ever w grach komputerowych. Ogólnogi kobieto, wyglądasz obleśnie. Lubię lekki zarost. Lekki to mało powiedziane, przecież to dżungla włos. Sorry ludzie, że ja się tak śmieję, ale po prostu nie mogę wytrzymać, jak są te dialogi napisane. To jest mistrzostwo. Z jednej strony ta gra mnie troluje, a z drugiej rozbawia mnie do łez. Po prostu świetnie. To nie jest miłe. Patrzenie na twoje nogi też nie należy do najmilszych rzeczy. Titek, mistrzu. Bezczelna! Will się nawet trochę zachowuje już jak kobieta, niesamowite. Po co ja ubierałem te ciuchy? Ubierałam. Wczuwaj się, Will, wczuwaj się. Muszę się przebrać i szybko do hotelu Roll, tam poznam imię i nazwisko mordercy. O, nie muszę nigdzie chodzić. O, otrzymałeś 50. Co ja teraz muszę zrobić w zasadzie? Słuchajcie, a, to było. Mam dużo questów pobocznych, bo wszedłem do szkoły i dostałem 3 questy poboczne, więc jest jazda. Zepsuta maszyna do szycia. Najpierw zajmiemy się chyba tym, to co? Albo... Zaraz. Nie, to nie to. Zabójstwo ambasadora, to jest to. O Jezu. Gardło mi wysiada przez takie. Jak musiałem na zmianę zmieniać krawcową i Willa głosy, to naprawdę masakra była, ale myślę, że fajnie wyszło. Po wizycie u krawcowej i upiększaniu swojej osoby. Aha, no ładnie. Spotkałeś przypadkiem Fiorę rozmawiającą z mordercą. Dowiedziałeś się, że udaje się on do hotelu Roll. Idź dowiedz się, kim on jest. Gdzie jest hotel Roll? To jest moje pytanie. O, moje gardło. Oczywiście, ja teraz zrobię cięcie, aż będę wiedział, gdzie ten hotel jest w zasadzie i do niego pójdę, więc zaraz wracam. Okej, ludzie, jestem z powrotem. Niestety nie złapałem na nagraniu, jak była scena, bo to zdarzenie było nagle, więc sorry bardzo za to, że koleś wchodził do budynku, była tylko taka animacja. Myślę, że za dużo nie straciliście, więc nie będziecie na mnie też jakoś mocno źli. Dzień dobry. Okej, jeszcze nie wykonałem tego questa, więc nie będę tutaj nic robił. Przepraszam, czy wchodził tutaj taki zły pan? Nie wiem, taki bardzo zły, który zabił. Brzmi trochę jak scenariusz taniego horroru albo powieści kryminalistycznej, ale jest tu jakiś taki pan? W zasadzie gdzie on poszedł? Wiem tylko, że tu gdzieś wlazł. O, to jest ostatni budynek. What? To jak gdzie ja mam iść? What the hell? Może mam recepcjonistki się zapytać? To by było coś takiego w miarę, myślę, mądrego. Albo wszedł tu. Można tutaj wejść? Czy to ściana jest? Czyli to jednak jest ściana. Muszę sobie przeciszyć. Okej. Okay. Dzień dobry. Porozmawiaj. W czym mogę pomóc? Jakiś czas temu... A, już myślałem, już chciałem głos zmieniać na tego Willa, ale teraz normalnie jest ubrany, więc Will, nie zapomnę ci tego, nadal się będę z ciebie rechotał, jak tylko będę mógł. Jakiś czas temu na hotelu wszedł... Na hotelu? Okej, przemilczę to. Wszedł dobrze ubrany człowiek. A, chodzi panu o Friedricha, czy Friedricha Harsa. To właściciel hotelu. Ohohoho! No nieźle! Właściciel hotelu jest zabójcą ambasadora. Wesoło widzę. Dziękuję za informację. Teraz poczekam na telefon o 13. Nie ma za co. No co? A, czyli mam poczekać do 13, która jest 16. Czyli muszę jednak cały dzień przespać. Super. A jednym z zadań, które by mnie bardzo interesowały... Może teraz się zajmiemy questami pobocznymi. Bo mam ich tutaj od groma. A myślę, że na dzisiaj wyrobiłem normę śmiechu. Teraz zajmiemy się nudnymi rzeczami. Na przykład maszyną do szycia. Donosicieli 2A/1. Okej. 2A/1. Gdzie to jest? No nie, niechcący zjadłem chleb. Fuck. Okej, nieważne, nieważne, nieważne. Donosicieli. Opiekuna donosicieli. 4, a tu będzie gdzieś 2? O, to tutaj jest. A to jest dyktatora. Fuck. Dyktatora. A tu jest, będzie donosicieli? What the fuck? A, jest. Donosicieli 3. Donosicieli 1. Tu będzie donosicieli 2? Donosicieli 2A/1. Na dole. Dobra. Więc w sumie spokojnie, możemy sobie tam pójść na luzie, bo to jest w miarę blisko, myślę. Ja pierdzielę, ten chleb zmarnowałem. Mam jeszcze mnóstwo kasy, ale jak ktoś... Nie, nie rzucę tego żartu jeszcze raz, bo to już będzie nudne. Jeżeli ktoś mnie zna... Komarze, zgiń! Dziękuję ci. Nie wiem, czy zginąłeś, ale jak zginąłeś, to ci dziękuję bardzo. Nie, jak ktoś mnie chociaż trochę zna... Gdzie jest ten kolo? A, to tu? Edmund, to ty jesteś? Nie? Czy tak? Czy... Gdzie ja mam w ogóle iść? To tutaj, czy... Tabletki na uspokojenie. Cholera, to jest on, czy nie? A, nie mogę w tym sprawdzać mapy. Jeszcze raz patrzymy na questa. Zepsuta maszyna do szycia. A, ja 2B/1, nie 2A/1. No to jest zasadnicza różnica. Młoda damo, witaj. No nie, chcę ci pomóc, przygarnę cię. Nie? No dobra, nie, to nie. Twoja sprawa. Twoja strata w zasadzie. Który z was to jest Edmund? Ty jesteś Edmund? Pan jest Edmund, tak? Tak, to ja. Inona... Inona? Pierwszy raz takie imię słyszę. A to była ta pomocnica, nieważne. Pomocnica krawcowej prosiła, bym naprawił by naprawił pan jej maszynę do szycia. Znów się zepsuła? Najmij ją. Trochę roboty wejdzie. Przyjdź ją jutro odebrać. Dobrze. Dobra, to jeden quest jest już zaliczony w sumie. Jaki trochę gońcowy quest, no ale w sumie jestem gońcem, to co mi za różnica. Jaki mam jeszcze quest taki poboczny do wykonania? Telefon o 13 to nie. Łapanka wagarowiczów to później najwyżej, bo ja to musiałbym latać po prostu po całym tym. Po całym mieście i szukać grupy wagarowiczów, żeby przyprowadzić ich do szkoły. To jest trochę nudne trochę. Może się pobawimy w tropiciela najpierw. Nauczycielka zgubiła swój klucz do domu. Oto informacja, jaką ci podała. Nie umiem czytać, super. Żeby było ci go łatwiej znaleźć. Powiem ci, jak szłam. Na początku ulicą Korsarzy, potem koło w hotelu Fan. Gdzie jest ulica Korsarzy? Donosicieli. Ulica Korsarzy jest chyba tutaj, tak? Tutaj gdzieś? Tu jest donosicieli, to nie, a korsarzy jest chyba na górze bardziej. Mam rację? Dyktatora, nie? Korsarzy. Korsarzy szukam. To też dyktatora jest, fuck. Jeszcze mnie dalej gardło boli, fuck. Niepotrzebnie tak robiłem. Korsarzy. Oh my god, ale to daleko. Tu jest już płaska, czyli to będzie przy fabryce papieru. Dobra, jak ja tam będę na miejscu, to do was wrócę, bo nie ma sensu, żebym szedł i coś gadał w drodze. Zaraz wracam. I found the key! I found the key! Nie muszę teraz latać. Ciekawe, czy to jest tak zrobione, że jak się zacznie grę, to ten klucz się go... What the hell is going on? Zaczekaj. Po co podszedłeś? Po to. Zostaw klucz, no i należy do ciebie. Dawaj to, gnoju! No i co z tego? Daj to, gnoju! Oddaj ten klucz, złodzieju. Miło mi, jestem Diffin. Ale go spiorę za chwilę. Oddawaj ten klucz, słyszysz? Trzeba było nie stać jak słup, tylko zabrać klucz. Zatrzymałeś mnie! W zasadzie okienko wiadomości zatrzymało mnie przed zebraniem klucza. Jakim cudem miałem go zebrać z 2 kratek odległości. Nie mam aż tak długich rąk. Przebieram się za kobietę, zmieniam swój głos, nie golę nóg, ale nie potrafię z daleka wziąć klucza. Nie mam aż takich długich rąk właśnie, jak mówiłem. To nie jest twój klucz. Podejrzewam, że twój też nie. Oddam ci ten klucz, jeśli coś dla mnie zrobisz. Okej, może chociaż dostaniemy jakąś nagrodę pocieszenia taką mocną. W związku z tym, no, tym wszystkim dziadostwem, takim pierdzieleniem. Gadaj co? Pierdziel się! Nie ma mowy! To są moje pieniądze, one zostają u mnie przy tupie. Nie będę ich tutaj, kurde, rzucał na lewo i prawo. No ty ruro! Dobra. Aaaa, come on. Jak ta kara w bibliotece będzie powyżej 100 z org, to ja nie wykonuję tego questa. Okej, gdzie była biblioteka? A, tak, miałem jeszcze to zdjęcie oddać. To przy okazji, jak tego kolesia spotkam. Dobra, muszę tą ulicą iść. Baru Diany. No to w sumie blisko ta biblioteka jest, to nie będę jakoś mocno musiał przewijać. Już jest szkoła. Właśnie w tej szkole jest quest. Może by tej nauczycielce powiedzieć. O, to jest dobry pomysł. To jest zarąbisty pomysł. Może nie będę musiał kasy tracić. Fuck. Już jest zamknięta. Idealnie. Idealnie. Kim jesteś? Fajnie. Nie! Nie! No nie, dobra, inny quest. Dobra, to teraz do restauracji u Diany. Otóż spotkałem na ulicy szefa kuchni, którego wywalił szef restauracji, bo jakiś koleś się zatruł i to niby przez tego szefa kuchni ten koleś się zatruł, ale tak naprawdę szef kuchni myśli, że to nie jego wina, tylko to wina takiego rudego, który zajął jego miejsce. A jak rude to złe. Dobra. Z kim ja muszę tutaj porozmawiać? A, z tobą! Jestem Mark, właściciel tej wspaniałej restauracji. Zapraszam! Przedem dowiedzieć się czegoś o Krisie i Rudym. Właściwie nie muszę ci nic mówić, ale skoro pytasz, to powiem szczerze, że zaistniała sytuacja bardzo mnie zdziwiła. Kris był najlepszy. Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś się otruje potrawą, którą on przygotował. Wiecie, jedną z takich... takich ogólnych zasad pisania wiadomości w RPG Makerze jest to, że wiadomości nie urywa się w pół zdania. I to mnie delikatnie denerwuje. Bo gracz, wiecie, jak gra, to nie myśli, nie uruchamia wyobraźni, znaczy wyobraźnia uruchamia, ale nie uruchamia pamięci, on nie chce nic pamiętać. Po to są dzienniki zadań w sumie, żeby nie było trzeba pamiętać. A tu jest wiadomość, którą trzeba pamiętać co było przed chwilą. Bo jak się nie pamięta, to się nie wie o co chodzi. Generalnie tak to wygląda, wiecie, ja jestem jedną z tych osób, ja wiem, że niektóre osoby myślą jak grają. Ja jestem jedną z tych osób, które nie myślą jak grają i mi to przeszkadza, ale to nie każdemu musi przeszkadzać. Ja po prostu tak mówię to, co mi przeszkadza. Nie każdemu musi to przeszkadzać, nieważne. Którą on przygotował. Teraz Rudy całkiem nieźle się spisuje, nawet tak przejął się pracą, że po Korsanii chodzi w stroju służbowym. Dla restauracji jest to dobra reklama. Mógłbym z nim porozmawiać? Tak, ale jak skończy pracę? Kończy... ją o 22:00, więc do domu powinien przyjść kilka minut po. Może chcesz jego adres? O, będę bardzo wdzięczny. Will, Przebierzesz się w sukienkę. Nieważne, nieważne. Nie słyszeliście tego. Więc Rudy mieszka na ulicy Korsarzy 1/3. Dziękuję. Ależ proszę. O, super, pięknie, super, idealnie. Ktoś mi powiedział, żeby jeżeli będzie się jadło u Diany, czyli w tej restauracji, to wyjdzie o wiele taniej. Może i wyjdzie o wiele taniej, tylko ja nie jestem taką osobą, na pewno nie będę czegoś takiego, że idę do domu, budzę się o 8 i o, idziemy na śniadanko do Diany! Tup, Will już taki umiera z głodu. No bo wiadomo, on cały czas umiera z głodu. U mnie na sejwie to jest normalnie chleb powszedni. No tak, ale no nieważne. Idzie na obiadek. Mamo, chcę obiadek! Nie, Will jest dorosły, on nie mówi mamo. On idzie zjeść jak prawdziwy mężczyzna, warzywa, on jest wegetarianinem. Co ja gadam? Zdjęcie potwora. Tego raczej na razie nie wykonam. Muszę poczekać do 22, czyli po 22 będę mógł do kolesia tam zejść. Dobra, okej. Zawiadomienie ze szkoły. Możemy pójdziemy tutaj. Adres opiekuna 4/4. Najpierw znajdę tą ulicę, a później wam wytłumaczę, o co chodzi. Opiekuna. Ojej, nie to. Mylą mi się te przedmioty, bo tak podobnie wyglądają na pierwszy rzut oka. Opiekuna. Opiekuna to 4/4, tak? O, to będzie daleko. 3 i tu jest 4. A matko. Daleko dość. Dobra. Wytłumaczę wam w tym czasie, o co chodzi z tym questem. Pewien uczeń nie chodzi do szkoły w ogóle. Swój chłop, nie? Ale no generalnie, jeżeli uważacie, że niechodzenie do szkoły to jest takie cool i w ogóle, no to muszę was uświadomić, niestety nie, tak nie jest. O co chodzi mi tu generalnie? Otóż tak, ten uczeń nie chodzi do szkoły i mam dać zawiadomienie do jego rodziców, że on nie chodzi do szkoły i ogólnie, wiecie, takie pierdoły. Co tutaj jest? Czy to jest gdzie indziej? Mapa Korsani. Wygląda na to, że to tu. Mam, miejmy nadzieję. 4/4, tak? Chyba tak. 1, 2, to będzie wyżej. Do tyłu. Nie tutaj powinniśmy wejść. A na górę. Obym się wyrobił, żeby mnie wpuścili do tej chaty. To tutaj na pewno jest? Nie mogę tutaj wejść, może to jest za późna pora już. Nie, niemożliwe. Nie, oczywiście to nie jest możliwe, to niedopuszczalne jest po prostu, to nie dopuszczam do siebie takiej myśli nawet. O, okej, myślałem, że to się inaczej przesuwa, ale dobra. I zepsuta maszyna do szycia. Nie oddam tego questa na razie, kara w bibliotece, dobra. To na razie poczekam aż ten, klucz to też nie da rady, zawiadomienie należność dla hotelu Fan. Nie, zdjęcie potwora. Może tego typa by tu gdzieś znaleźć, tylko gdzie on łaził? Raz mało bym nie wykonał tego questa. Ale wczytałem save'a i wszystko spokojnie. Może to ten typ? Tak, chyba to ten. Tak? To ty jesteś? A, mam dla ciebie zdjęcie. Naprawdę? Pokaż, błagam, proszę. Brr, aż mnie ciarki przeszły. Dziękuję ci bardzo. Jestem taki wdzięczny. Oto twoja nagroda. O, dobra, nie. Z tego questa dostałem 5000, nie będę wybrzydzał. Wow, mam 3. poziom. I co w związku z tym? Nie wiem, czy ja, nie wiem, dostanę jakiś czar? Czar niegłodnienia na przykład, albo coś. To by się bardzo przydało, to by się naprawdę bardzo przydało. By the way, czytałem recenzję tego Parallel Worlds. Czytałem, znaczy nie, że cała fabuła i tak dalej, żeby sobie nie zdradzać. Tam nie czytałem fabuły, czy tak czegoś w tym stylu. Czytałem plusy i minusy tej gry. I muszę wam powiedzieć, że plusy to mniej więcej takie, jak wymieniłem. Były. I minusy... Minusy to trafiłem w sam punkt. Było m.in. czekanie na questy. Jednym z minusów było czekanie na questy. Drugim minusem był system potrzeb. Więc trafiłem w samo sedno. Nie tylko mnie denerwuje to simsowate podejście w tej grze. No ale... co ja będę mówił? Dobra. Patrzę, że już się powoli zbliża czas odcinka do końca. Jednak ja teraz zrobię cięcie, poczekam do 22, pójdę na tą ulicę do tego rudego, złego. Jak ktoś jest rudy, to ja nie mówię do niego. Tutaj po prostu mi tak strasznie ładnie to pasowało do kontekstu. Jeżeli masz taki kolor włosów, to spoko. Lubię takich ludzi. Jak jesteś spoko, to jesteś spoko. Nie jesteś... Nie osądzam, że od razu jesteś zły albo coś takiego. Nie bierzcie tego sobie do serca. Okej. Czyli tak, ja robię teraz cięcie, czekamy do 22. Na tej ulicy, gdzie tam powinienem iść, na to mieszkanie. Tak. Na tą parcelę. O, po simsowemu nawet powiem. Jak jest system potrzeb, to pójdziemy na parcelę. Tak, ja poczekam i jak wrócę do was, to już będzie ta godzina. Zaraz wracam. Ciekawa rzecz, znalazłem jednego z uczniów. Koniec wagarów, wracasz do szkoły. O, come on! No nie gadajcie, że ja mam po całej zasranej Korsanii szukać. Jezu, myślałem, że całą grupę znajdę. O matko, ten quest będzie bardzo nudny. Ja go zrobię najwyżej poza kamerą, a po należność przyjdę najwyżej... Nie wiem, no na nagraniu, bo to będzie bardzo nudne chodzenie i znalezienie 10 uczniów. Poważnie. Masakra. Okej, ja jeszcze czekam do 22. O, wraca nasz Don Juan. Znaczy, Don Juan to jest chyba określenie kogo innego. Rudy, halo, siemano. Czego? Widzicie, wredny. Chciałem... No gadaj. Chciałem kupić ziółka, które dajesz do potraw. Ach tak, słuchaj koleś. Nie mam teraz czasu, żeby z to... No nie! Znowu coś takiego, gro, czemu mi to robisz? Rano wstaję do pracy, więc spadaj. Muszę przed 12 wyjść z domu. Skoro wychodzi do domu... Postaram się tutaj być koło 10:30. Skryję się na schodach, żeby mnie nie widział i wejdę mu do domu. O, Will, jesteś taki zły. Okej, czyli ja mam tutaj o 10:30 przyjść. Czyli znowu nie odbiorę telefonu. Mam do wyboru. Albo odebrać telefon, albo zrobić tego questa. Albo zrobić dwie rzeczy naraz, co mi się raczej nie uda, ale spróbujemy. Okej, na tą chwilę to tyle. Ale ładne rymy na koniec wychodzą. Moje gardło musi odpocząć. Nadal mnie boli po tym, co ja robiłem na początku odcinka. Jest. Dobra. Jestem zbyt żywiołowy na odcinkach. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików i poprzednich. I na razie.